Cześć, nazywam się Krzysztof Walczewski. Tym filmem rozpoczynam swoją kampanię na radnego Rady Miejskiej w Strykowie jako przedstawiciel okręgu nr 9, czyli mieszkańców Rokitnicy, Nowostaw Górnych, Lipki oraz Niesułkowa Kolegii. Może najpierw powiem coś o sobie. Mam 38 lat, mieszkam w Nowostawach Górnych od kilku lat. Mam żonę Kasię i dwie kochane córeczki, Igę oraz Gaję. Startowałem w tych wyborach, ponieważ chciałbym przyczynić się do rozwoju naszej społeczności. Nie chcę tutaj mówić o tym, o sprawach oczywistych, czyli o sprawach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, takich jak drogi, kanalizacje, wodociągi, bo to jest rzecz oczywista i nad tym trzeba pracować. To pewnie każdy z kandydatów, który dostanie się do Rady Miejskiej jako nasz przedstawiciel, będzie o to zabiegał. Chciałem powiedzieć o nieco poważniejszych tematach, które chciałbym podjąć, ale może najpierw jeszcze słowem wstępu parę słów o sobie. Urodziłem się w 1986 roku. Początkowo lata życia mieszkałem w Nowostawach Górnych, później przez wiele lat w Strykowie, gdzie chodziłem do szkoły podstawowej. Po szkole podstawowej rozpocząłem naukę w liceum 24 ogólnokształcącym w Łodzi w klasie o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym. Po zdaniu matury rozpocząłem studia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku zarządzanie i marketing ze specjalizacją pierwszego roku informatyka w zarządzaniu. Już na studiach podejmowałem pierwsze prace w branży budowlanej, przy budowie dachów, później przy składaniu stron internetowych i budowaniu infrastruktury teleinformatycznej przemysłowej, głównie w halach. Na trzecim roku studiów rozpocząłem pracę w dużej firmie informatycznej Komarch. Tam poznałem tajniki programowania. Później pracowałem jeszcze w mBanku na stanowisku specjalisty do spraw optymalizacji procesów, co myślę, można wykorzystać tą wiedzę w optymalizacji działania naszej gminy. Po czym w 2010 roku rozpocząłem własną działalność, wyemigrowałem do Warszawy, gdzie mieszkałem przez 5 lat i pracowałem w branży IT przy oprogramowaniu dla dużych firm polskich i międzynarodowych, takich jak m.in. PKO BP, firma farmaceutyczna Roche, Bank Crédit Agricole, w firmie technologicznej, o takim startupie Altcom Innovation. Co więcej, od kilku lat, kilka lat temu serce sprowadziło mnie z powrotem w rodzinne strony. Ożeniłem się, dorobiłem się dwójki dzieci. W tej chwili prowadzę spółkę z branży IT, gdzie zajmuję się również wytwarzaniem oprogramowania. Jest to nie tylko oprogramowanie, ale też analiza systemów, także posiadam szeroką dosyć wiedzę z różnych obszarów biznesowych oraz można powiedzieć, że jakąś tam wiedzę menadżerską związaną z tym, że sam zarządzam swoją firmą, muszę być zorientowany w kwestiach prawnych, w kwestiach podatkowych i wszystkich rzeczach, które są niezbędne do tego, żeby przetrwać biznesowo w dosyć trudnym polskim systemie prawnym. Moją motywacją do ubiegania się o to stanowisko jest chęć podniesienia ważnych tematów, tak jak już wstępnie, na wstępie wspomniałem, nie tylko tych dotyczących rzeczy oczywistych, ale chciałbym rozbudzić w mieszkańcach naszej gminy większe zaangażowanie w nasz wspólny rozwój. To, na czym by mi zależało, to przede wszystkim aktywizacja społeczeństwa, po to, abyśmy wszyscy mieli przeświadczenie, że to od nas zależy, jak ta gmina się rozwija, że to nie jest tylko rada, to nie jest tylko burmistrz,
ale tak naprawdę my oddolnie mamy bardzo duży głos i powinniśmy być słuchani. Chciałbym wdrożyć przede wszystkim konsultacje społeczne. Jeśli zostanę radnym, chciałbym uchwały, które będziemy podejmować, czy tematy, które będą podejmowane na Radzie, omawiać z mieszkańcami jeszcze przed tym, zanim one zostaną podjęte na sesjach Rady, gdyż radni nie wiedzą wszystkiego, nie czują tego, co czują mieszkańcy. I fajnie jest skonsultować to wcześniej, żeby tak aby uchwały zaspokajały potrzeby ludzi i też aby poznać jakieś inne punkty widzenia, czy tam fajne pomysły na ich realizację. W tym celu poczyniłem już jakieś pierwsze starania, postawiłem taką platformę stryków.org, na której każdy może się zarejestrować, założyć konto i współuczestniczyć w dyskusji na temat naszej gminy. Jest to dosyć nowoczesne rozwiązanie, gdzie tak naprawdę oparte o platformę Mastodon, gdzie jest to powiedzmy takiego swego rodzaju Twitter, łączący ze sobą wszystkie te instancje Mastodona, więc można linkować, wymieniać się z innymi portalami, które są na tym systemie. Także zachęcam do rejestracji i do czynnego zabierania głosu w kwestiach naszej gminy. Kolejną ważną dla mnie rzeczą jest stworzenie inkubatora przedsiębiorczości, tak aby głównie młodym osobom, ale nie tylko, pomagać w realizacji ich ambicji biznesowych. Sam wiem, jak to wyglądało, kiedy byłem młodym przedsiębiorcą. Wymiana naszych doświadczeń czy wsparcie w kwestiach podatkowych, wsparcie merytoryczne w branży czy wsparcie informatyczne, to są bardzo cenne rzeczy, gdzie jakby mając nawet fajny pomysł na stworzenie jakiegoś własnego biznesu, często ciężko jest odnaleźć się we wszystkich zagadnieniach, które są potrzebne, chociażby sam dobór formy prawnej prowadzenia działalności. Chciałbym, aby powstało takie miejsce, gdzie specjaliści będą mogli doradzić, jak to zrobić. Istnieje wiele dużo lepszych rozwiązań niż jednoosobowe działalności gospodarcze, jak chociażby proste spółki akcyjne. I tutaj widziałbym takie miejsce, w którym jeśli przychodzi młoda osoba, czy tam nawet doświadczona, ktoś po prostu z pomysłem na biznes, otrzymuje wsparcie na początku prawne, ale również i informatyczne, i merytoryczne. Myślę, że jest na terenie naszej gminy wielu przedsiębiorców, którzy mają już doświadczenie dłuższe w prowadzeniu biznesu i wiedzą, jak istotne jest to, aby już na samym początku prowadzenia biznesu mieć dobrą strategię na rozwój przedsiębiorstwa, jak prawidłowo przeanalizować rynek i zrobić chociażby biznesplan, który pozwoli nam określić, czy dane przedsięwzięcie ma rację bytu. Kolejną ważną kwestią, którą chciałbym poruszyć, to jest stworzenie takiego swego rodzaju think tanku, czyli zgromadzenia osób, które chciałyby mieć jeszcze większy wpływ na gminę niż tylko powiedzmy przez wypowiedzi czy opiniowanie tego, co będzie się działo na radach. Tutaj widziałbym to, żebyśmy wzięli doświadczone osoby, które pracowały u nas w urzędzie, chociażby byłych burmistrzów czy byłych radnych. Osoby, które są specjalistami w dziedzinach samorządu, ale również osoby z obszaru biznesowego, osoby z obszaru edukacji, po to, żeby wspólnie, po prostu luźno sobie rozmawiać o wizji naszego Strykowa. Myślę, że w takim formacie mogłoby się urodzić wiele ciekawych pomysłów czy inicjatyw.
Następnym ważnym tematem, który chciałbym, żeby został poruszony, jest kwestia obronności. Zdaję sobie sprawę, w jakich czasach przyszło nam żyć i myślę, że należałoby na forum gminy jak najszybciej podejmować jakieś działania z zakresu obrony cywilnej. To jest dosyć szerokie zagadnienie. Na tą obronę cywilną wpływa to po prostu, jak my będziemy bezpieczni w przypadku jakiejś nieprzewidzianej agresji. Widziałbym to w ten sposób, że gmina powinna mieć przygotowany jakiś dokument, który określałby strategię obrony ludności cywilnej na terenie gminy, tak aby każdy z nas wiedział, w jaki sposób być przygotowanym na różnego rodzaju zagrożenia, w jaki sposób chronić siebie i swoich bliskich, w jaki sposób zabezpieczać się przed jakimiś nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi. Tutaj nie mówię tylko o wojnie, ale generalnie jakieś kataklizmy, klęski żywiołowe, zagrożenia różnego typu. Po prostu chciałbym, abyśmy wiedzieli, jak jako społeczeństwo powinniśmy się zachować w różnych sytuacjach i tutaj myślę, że gmina też powinna mieć przygotowaną jakąś strategię na tego typu zagrożenia. Co więcej mogę powiedzieć, nie będę Państwu obiecywał, w którym miejscu będzie wodociąg, w którym miejscu powstanie nowa droga, w którym miejscu powstanie nowa ścieżka rowerowa. Jak będąc radnym, będę miał oczywiście inicjatywę ustawodawczą w ramach pewnie jakiegoś klubu radnych, do którego dołączę. Ale jakby te działania. Przyjdzie na nie pora po tym, jeśli już dostanę się na urząd radnego. Wtedy obiecuję, że będę systematycznie spotykał się z Państwem i rozmawiał o bieżących potrzebach. Jakby w tej chwili nie chcę wymyślać, co komu jest potrzebne. Myślę, że przyjdzie na to pora, jeżeli faktycznie będę miał coś do powiedzenia na forum Rady. Na tą chwilę to wszystko. Myślę, że niebawem powrócę z kolejnym nagraniem, gdzie przedstawię może jakieś bardziej konkretne rozwiązania na te tematy, które poruszyłem. Zachęcam do komentowania, do dyskusji na te tematy, które poruszyłem, bądź na inne, które uważają Państwo za godne uwagi. Będę starał się na bieżąco podejmować te tematy i wypowiadać się na ich temat, tak aby przez te najbliższe jeszcze dni czy tygodnie, które zostały do wyborów, żebyśmy mogli się bliżej poznać i zbudować jakieś wspólne zaufanie, wspólną nić porozumienia. Dziękuję bardzo za uwagę i miłego dnia.